Mają jednak, co ci zasługa? No jak to nabijesz? Opuszczam Jasiel. W takim razie jeszcze podejdziemy chyba do pomnika. Tutaj takie rozlewisko jest, stawek, albo stawek w zasadzie, to chyba nie powstało przez bobry. Zarośnięty. Chyba go nawet na zdjęciach nie pokazywałem do tej pory. Tutaj. Takie coś. Odciśnięta dłoń. Ciekawe, jaka historia się za tym kryje. A tutaj. Strumyczek. I pierwszy z pomników. Będą jeszcze inne po drodze. Tak wygląda Jasiel o poranku. Dzień dobry. Czy możemy się przywitać? A, dobra, nie przeszkadzamy już zwierzaczkowi, niech się zakopuje. Tak jak ja zakopałem gdzieś tutaj w tym miejscu, to po co tutaj przyszedłem? Natomiast to, co mnie uderzyło, bo odszedłem dosyć daleko w las, z jakieś 100-150 metrów, tutaj od potoku, no, proszę bardzo, jeden papieżak, drugi, trzeci, czwarty i dwie puszki po piwie. No ludzie to są, nie, to nie świnie, to kurwa po prostu zostawiają w ten sposób. Szkoda słów, leave no trace, zakopujcie to, co już musicie zostawić i co się ma szansę rozłożyć, prawda? Coś, czego nie możemy donieść, czyli nie śmieciochy. Śmieciochy zabieramy zawsze ze sobą. Opuszczam Jasiel. Przyszła jakaś wycieczka szkolna, to nie da się, że tak powiem, nakręcić już ciszy. Natomiast takie jeszcze tutaj fragmenciki. Zagroda dla koni przy samym Jasielu. No, w trakcie będę jeszcze parę ujęć kręcić, tutaj na pewno jest co pokazać i zdjęć gdzie porobić. Tutaj piękny przykład Jeremy Bobrów. Tam jest tama, trzyma wodę i tu się ładnie rozlewa. Ale jest niski stan wody. Widać od razu po brzegach. I takie malutkie zejście, parę kroków w kierunku zabudowań, które są na mapie widoczne, tylko żeby je pokazać tutaj. Mam nadzieję, że coś widać. Piękne łąki nad Jasielem. Tam są też rozlewiska, niewielkie rzeczki. Tutaj pozostałości po jakimś krzyżu. Tu jeszcze był taki fajny znak, oczywiście tu jest, chodzi o nie tylko niebieski szlak beskidzki, a karpacki, przepraszam. Nie tylko chodzi o niebieski szlak karpacki, tak umownie i tak jest zwany, bo to on jest nienazwany tak naprawdę, ale
szlak kurierów beskidzkich. Nie wiem, czy w tym momencie dobrze powiem, ale chyba nawet na niego natrafiłem i on się gdzieś tam w tych okolicach zaczyna. Wisłoka. Wisłok, Wisłok. Wisłoczek, Wisłoczka. O. Gdzieś tam na nim szedłem dłuższą chwilę nawet. Jak trafiłem w odwrotnym kierunku, jak szedłem bazami w kierunku Puław, no to potem wracałem tym szlakiem. Niesamowicie to wygląda. To niebo w taki dzień, aż chce się iść. Tutaj fragment z mostku. Proszę bardzo, jaka tama zrobiona. Dosyć solidna. Się tutaj woda spiętrzyła dosyć porządnie. I tu jest królestwo bobra. Widać, że wróciły. Szlak, który wspomniałem, dokładnie tak się nazywa. Beskidzka trasa kurierska Jagakora. Na mapie kompasu na pewno on jest. Z tej mapy korzystam. Najczęściej do takiego bardziej turystycznego orientowania się w nazewnictwie. A tutaj cały czas leci i chrupocze strumyczek. On tutaj okresowo wylewa. Ja tutaj szedłem tak, że praktycznie tą ścieżką płynął, także też warto zwrócić na to uwagę, jak będzie przez półtorej miesiąca padać, tak jak rok temu, gdy w lipcu tutaj trafiłem, no to będzie tak, że tutaj może być ciężko nawet przejść. Tutaj dołączają jakieś boczne. Dopływy. A tutaj chyba taka miejscówka, która się najczęściej chyba na filmach starych na YouTubie pojawia i chyba na zdjęciach właśnie. Dwa takie obeliski. Przypuszczam, że to też krzyże były. Tylko już tego górnego fragmentu nie ma. Same murki się zachowały. Na wejściu chyba, tak naprawdę. Na teren byłej wsi. Tutaj nie ma drzwi takich symbolicznych, tak jak jest na przykład przy Radocynie, przy różnych innych miejscach. Panoramka. No troszeczkę charakter chmurek się zmienia. Mam nadzieję, że się nie utrzyma. Tylko, że się pogoda utrzyma, bo niestety chociaż właśnie to co tutaj płynie, to jest trochę takie gorszego sortu, prawda? Stamtąd niestety. Ciągnie i dmucha. Ale mniej niż wczoraj. Może dlatego, że jestem niżej tu też, ale zobaczymy, jak dalej pójdzie. Tu znowu się żegnam z niebieskim szlakiem. Ja idę w kierunku Jaślisk. A tutaj odbija szlak. Nie wiem, co to za prywatę z jakąś chatą zrobili. Muszę to obczaić, ale jeśli to jest totalna prywata, to chamstwo. No zobaczymy, ja temu się przyjrzę. A tutaj strumyczek, który dzisiaj wygląda dobrze. No generalnie przez ten brud czasem może być ciężko, prawda? Z
tego co widzę, to nie ma tutaj żadnej kładeczki. To może być ciężko. A tutaj piękne stawiki. Przecudowny widok. Dzisiaj mi się tak udało. Właśnie wtedy, kiedy są takie chmurki. W stylu baranek na niebie. To jest taki piękny efekt. Tu takie piękne łąki. Zaraz za stawami. Idąc drogą tutaj, trafia się na takie tereny popiegierowskie. Podobnie jak jakbym szedł w kierunku Moszczańca. Tam przy zakładzie karnym są też takie różne hale, ogromne przestrzenie, w sensie takich zabudowań właśnie porzuconych. Ciekawe właśnie, że tutaj jest napisane, że głębokie wykopy, obszar niebezpieczny. Po co tutaj głębokie wykopy były? Ciekawe. Może chodzi o studnie jakieś. Idę dalej. W kierunku Woli Wyżnej. Tu jest chyba też Wola Wyżna. Tutaj dalej trzy takie wielkie hale. A tu nic. Zaczynają się zabudowania i autokar wycieczki, która tam dopadła Jasiel teraz. O rety, a tutaj nie mogę uwierzyć. Jak ja dawno takich kwiatków nie widziałem. Bratki. Nie pamiętam. To chyba w dzieciństwie ostatnio. W naturalnym środowisku. Niesamowite. Proszę, przy takiej drodze zwykłej. W kierunku Woli Michowej. Woli Niżnej znaczy się. Wola Michowa, nie wiem skąd mi się to wzięło. Pewnie gdzieś okolice, proszę. A tutaj biegła linia. Z napięciem. Same słupy pozostały do tego. Do tego gieru. Dało się już użytkować? Dało się. Teraz Unia daje dopłaty za samo koszenie trawy. I tyle. Wystarczy, nie? Doszedłem do Woli Niżnej i to taka piękny kościół. Stary, opuszczony. Tutaj w Woli Niżnej też jest sklep. Jeszcze przed Posadą Jaślicką, przy Domu Ludowym, jest sklep samoobsługowy. Spożywczy w Posadzie Jaślickiej. Tutaj skorzystam, może chwilę odpocznę znowu i będę odbijać. Tym razem bez Jaślisk, jutro będę w Jaśliskach. Dotarłem do takiego przeuroczego miejsca pod malutką kapliczką, którą zaraz pokażę. Taka kapliczka przydrożna w miejscu widokowym nad Jaśliskami. Nie będę pokazywał paluchem, ale mniej więcej teraz przez środek kadru przechodzi kamień nad Jaśliskami. Prawdopodobnie. Mam nadzieję, że się tutaj nie mylę. Powinna być to najbardziej wybitna góra tutaj w okolicy. No ona jest też tutaj blisko dosyć. Tam też coś z tyłu drzemie. Zaraz za nim. Ale przypuszczam, że to jest dalsza część pasma granicznego. No jest tu po prostu mega. Można by się zatrzymać. O, teraz mogę paluchem pokazać. Tu są Jaśliska. O, tam Posada Jaśliska. Tam byłem w sklepie. Tutaj wszedłem w ekspresowym tempie. No generalnie zmierzam ku Zawadce Rymanowskiej. Dzisiaj chyba się wyłamię i w sensie nie będę trzymał tej tendencji takiej od
dzisiaj zapoczątkowanej, żeby spać pod namiotem. No jednak będę chciał podładować sprzęt i zebrać się po prostu trochę wcześniej. Jutro uderzam w pasmo graniczne znowu przez Jaśliska. Tu paczkę odbieram. No tak podzielone, żeby nie nosić, żeby nosić jak najmniej. Ja już wolę wodę sobie wziąć jakąś dodatkową. Coś takiego może, w sensie taką słodką. Jakąś czekoladę, niż faktycznie jedzenie nosić tam, gdzie jest to niekonieczne. Opuściłem Jaśliska. Idę traktem węgierskim. No i tutaj jest taki fragment pomiędzy dwiema wieżami. Bezdrożnik, Beskidzki, dwie wieże. Tamtą na powyżej drogi to pewnie na ujęciu z tej kamerki to ledwo widać, ale człowiek tak naprawdę idąc na przykład te 25 km, pokonując taki odcineczek, wydaje się to, jakby to było przed chwilą, jak się tam znajdzie. Niesamowite uczucie takie pokonywanego dystansu. No nic, tam sobie zrobię odpoczynek, chwilka na regenerację, w końcu może coś zjem też, to znaczy w posadzie Jaśliskiej zjadłem dwa banany. Tak się dożywiam oczywiście. To nie jest tak, że jadę cały dzień na dwóch liofilizatach i tej wołowinie. Nie, jak mam okazję, to uzupełniam kalorie jak najbardziej. Nie boję się też zabrać czegoś ekstra ze sklepu, żeby sobie na przykład na noclegu wieczorkiem coś, jak to się ładnie mówi po śląsku, pomaszkiecić. A, bo bym zapomniał, tutaj jeszcze póki widzę, na tą górkę trzeba się wspiąć asfaltem. To jest taka asfaltowa ściana płaszczu trochę. Natomiast jeszcze warte wspomnienia, to wzgórze. Widziałem na mapie, tam da się wejść właśnie z tej przełęczy, z tego przewyższenia na asfalcie. Tam jest taki znak, że tam no nie wiem, czy gmina was żegna, coś takiego generalnie, albo Jaśliska, gmina Jaśliska, może tak, w każdym razie da się stamtąd na pewno podejść i coś tam na mapie widziałem, jakiś krzyż jest papieski, czy coś takiego. W każdym razie na pewno warte odnotowania jest to, że to
musi być rewelacyjny punkt widokowy po tym, jak jest ten wierzchołek taki prawie goły. Przypomina mi troszeczkę stocha, na którego bardzo bym chciał kiedyś trafić. No, to taka góra za granicą, która gdzieś tam w Małej Fatrze jeszcze do zaliczenia z takich pięknych punktów widokowych. Pozostałości znaku. Dobra, jestem w Szklarach. Wyszedłem tutaj. Wchodzę na asfalt. Będę mijać przystanek autobusowy. Stąd dla chętnych też oczywiście odskocznia. Można się tutaj gdzieś dostać. Generalnie chyba coś tutaj krąży z tego co pamiętam, ale uwiecznie to dopiero na zdjęciu. O i teraz lekka popołudniowa patelnia. Chociaż już jest 17, to już nie jest tak źle. Wcześniej było więcej chmur. Trzeba szybko wykorzystać miejsce pomiędzy autami. To jest właśnie miejsce, o którym mówiłem. I dopytałem jeszcze miejscowych. Faktycznie tędy można dojść na górę, która się nazywa Bania. To chyba najprostsze dojście, w sensie najłagodniejsze. Natomiast od dołu podobno też można dojść. No i generalnie zrobić taką petelkę. Niestety chciałem, tylko że dałoby się to zrobić, gdybym wyruszył wcześniej rano, gdzieś koło 8 najpóźniej. Natomiast teraz już zabraknie dnia. A ja podążam tutaj. No i pstryk tutaj. W zasadzie przed chwilą byłem przy pierwszej wieży. No i już jestem prawie przy drugiej. Trzeba lecieć. Póki się nie zacznie chylić słońce ku zachodowi, ale jeszcze spokojnie mam trochę czasu. Na spokojnie powinno wystarczyć. Zastanawiam się, czy na lot dronem jeszcze starczy czasu. Bo nie wiem właśnie, czy na zachód słońca uda się na górkę tam przy Zawadce Remanowskiej wejść, czy zdążę. Tutaj udało się znaleźć niezniszczony znak i faktycznie tędy przebiega ten punkt widokowy, znaczy ten szlak i ten punkt widokowy jest na tym szlaku, na to wygląda. A tutaj ten punkcik. Poświęcony. Robię stop klatkę. A jak to zawsze trzeba zaglądać wszędzie. Znaczy warto. Dla dwóch strudzonych turystów tu jest nawet taki schron, który by się spokojnie nadał jako osłona przed burzą nawet solidną. Nawet z koszem na śmieci. No, trzeba pochwalić tutaj w takim razie Jaśliska za to, że nawet w takich miejscach ktoś potrafił pomyśleć o turystach. No, to się chwali. Coś pozytywnego dzisiaj. Przechodziłem już kilka razy tutaj, nigdy nie zaglądałem. Tutaj niedaleko wieży drugiej, jeszcze bliżej asfaltu, taka oto wieżyczka, obelisk, który mówi, że jestem jeszcze na trakcie węgierskim. Nie pamiętam tej historii, ale muszę sobie doczytać. Tak nieoficjalnie, w sensie bez dodatkowych źródeł się dowiedziałem, że chyba ten trakt węgierski to tutaj miał odnogę, albo to jest jakaś jego część. Jedna z przynajmniej dwóch, tak? Tutaj taka drobna uwaga. Bo ostatnio poszedłem źle przy tej wieży. Jest takie lekkie odbicie w prawo i tą ścieżką się należy sugerować. Tamta idzie, nie ma kontynuacji, prawdopodobnie tutaj w tym kierunku bezpośrednio, w którym chcę iść. Nie wiem, gdzie ona tam idzie dokładnie, ale bardziej na to wzgórze. Tutaj
ścieżynka będzie bardziej po prawej stronie iść, ta, która doprowadzi mnie do zawadki. Tutaj przedostatnie wzgórze, o ile dobrze liczę. Czyli tak naprawdę są dwa chyba po drodze. Nie licząc to na, z tą wzniesienia małego na, z tą wieżą. A tutaj taki ewenement. Piękna wieża triangulacyjna. Stara, zabytkowa. Niesamowita. Ten kształt to mi przypomina, nie wiem czy na jakichś mapach, nie wiem czy starych, czy raczej starszych, chyba taki sam kształt był, sympatyczny. Tam już się światełko czerwone świeci, albo się cały czas świeci. Ostatni rzut okiem w kierunku, z którego przyszedłem, w kierunku tej przełęczy, za którą asfalt tam prowadzi do Królika Polskiego. Taka miejscowość malutka. Tutaj już będę schodził łąkami. Tu jest takie, oczywiście oprócz pięknego widoku na tutaj Cergową, jest stanowisko Baszczu Sosnowskiego. Zobaczymy, czy już wyrósł. Ostatnio tutaj byłem, to jeszcze liście były niskie. No, gdzieś tutaj wzdłuż. Oczywiście plewi się je, przypuszczam, że chemicznie, nie wiem, czy niszczy te kwiatostany, ale można zobaczyć jeszcze rosnące gdzieniegdzie. To jest taki, to jest takie miejsce, które było oznaczone na mapie. Mam jakieś zdjęcia, gdzie widać, że na tych łąkach nawet to rosło. Oczywiście nie w jakiejś zastraszającej ilości, ale było tego troszeczkę. Gdzieniegdzie tutaj jeszcze można trafić po prostu na te, szczególnie przy drodze, w jakichś takich rowach. Jak się idzie, to widać. No dobra, spieszę się. Zobaczę, czy może, nie wiem, czy to jest, no tutaj nie widać, czy to jest tamto, gdzieś tam tutaj wzniesienie, z którego fajnie można by jeszcze zachód słońca obok Cergowej nakręcić. Nie wiem, czy zdążę. Tak naprawdę nie popatrzyłem, ile jeszcze mam czasu na dotarcie. Ja tak liczę, że godzina to będzie pi razy oko. Właśnie. No i tutaj jeszcze muszę się przebić przez to. Tam w dole będą pieski. Muszę uważać. Troszeczkę dalej. Tutaj dotarłem na samym dole do takiego cmentarza. Widać, że tu się tępi ten Baszcz Sosnowskiego. W okresie kwitnienia on tutaj jeszcze nie jest. Podrosły tylko liście. Widać tutaj wykoszone, a prawdopodobnie co większe egzemplarze. Jak już tam gdzieś podrastają, to pewnie się kosi. Nie widzę tutaj niczego, co by można nawet pokazać. No i tyle. Pędzę. Zobaczymy, co z tym podejściem. Nie wiem, tam jest pół godziny. Już najchętniej bym odpoczął. Z tamtych łąk zszedłem. Właśnie i tutaj. Jakieś dawne zabudowania. Też PGR-owskie może. Dotarłem. Na miejsce noclegu, jednak nie idę tam na banie. Na zachód słońca. Dzisiaj chyba nie będzie zbyt piękny. Nie tak się zapowiada. Ale pięknie wysieczone. O, tutaj dużo robót opiekun robił. Jak ostatnio byłem. O, proszę, nic nie działa niestety.
Dzisiaj będę tutaj sam urzędować. Tak to wygląda. A tam jest miejsce na ognisko i pole namiotowe. I WC. Skorzystam z takiej okazji. Za 15 zł to byłby grzech. Poza tym tutaj z tego co się zorientowałem i z tego co pamiętam jest prąd. Może się będzie można podładować. Jestem na zawadce. Wychodzę z chałupy. Jeszcze się nie rozpakowałem tutaj. A tu taki reksio do mnie przyszedł. Nawet nie wiem jak się wabisz. Kurczę, kumpel jesteś, tak? Jesteś kumpel? O, jesteś kumpel. Daj się pogłaskać. Na... co my tu mamy? A nie wiem, czy dla ciebie nie będzie za ostre. No czekaj. O, grzecznie. Mogę się podzielić. Ale troszeczkę. Czekaj. Delikatnie. O, tak. A, jestem cały w ciapki. Co? Dobre? Jaka jest moja wołowinka suszona? Premium. I co? Jaka jest wołowinka suszona według mojego przepisu? Dobra? Chyba nie za ostra, nie? No to proszę. Na drugą nogę, chociaż ty masz 4 łapy. A. No dobra. A potrafisz łapać? Siad, siad, nie, siad, tam idź, siad. Tak, czekaj. Hop. Wystraszyłeś się, tak? Dobra. Dosyć tego dobrego. Trzeba wracać do domu, kolego.